Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku omówienie bardzo popularnego ćwiczenia na mięśnie grzbietu, czyli ściągania drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej jest to podstawowe i jednocześnie bardzo skuteczne ćwiczenie na mięśnie grzbietu. Popracują tu przede wszystkim mięśnie najszersze pleców, które są odpowiedzialne za przywodzenie i przyciąganie ramienia do tułowia oraz opuszczanie i obniżanie naszych łopatek wraz z mięśniami czworobocznymi, w szczególności częścią wstępującą, która również jest odpowiedzialna za pracę na łopatce, żeby one szły, ściągały się do dołu. Dodatkowo popracują mięśnie równoległoboczne, czyli mięśnie głębokie pleców oraz obłe, znajdujące się tutaj w okolicy pachy, ramiona i przedramiona. Jednak naszym zadaniem będzie zminimalizowanie pracy owych ramion, a zwiększenie pracy mięśni grzbietu. Jednak na wstępie materiału chciałbym wyjaśnić, dlaczego nie polecam wersji ściągania drążka do karku, czyli prowadzenia go za głowę. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, nie widzę tutaj żadnych większych profitów i zalet wykonania tego ruchu za głowę. Wręcz odwrotnie, widzę dużo niedoskonałości i wad, na przykład w postaci przeciążania naszych stawów ramiennych. Dotyczy to szczególnie osób, które nie mają odpowiedniej mobilności w stawie ramiennym. Nie najlepszym ruchem będzie przeciąganie tego ramienia za nasz tułów. Już to w jakiś sposób będzie obciążało nasze rotatory barków. Także tego nie polecam, a pamiętajcie, że naprawdę 3/4 społeczeństwa, 3/4 osób ćwiczących na siłowni ma problemy z mobilnością w stawach ramiennych. Dlatego pamiętajcie, ściąganie drążka za kark wcale nie porusza jakiejś większej grupy mięśniowej, więcej mięśni, żeby wybierać tą wersję, więc polecam wykonywać to ściąganie do klatki piersiowej. Taka mała wskazówka, co zrobić, żeby bardziej placowały plecy, a odciążyć nieco nasze przedramiona, które niewątpliwie będą mocno się napinały i spinały podczas wykonania tego ćwiczenia. Zacznijmy od tego, żeby chwycić drążek małpim chwytem. Co to oznacza? Oznacza to, że nie zaciskamy kciuków na drążku, tylko puszczamy je tutaj bardziej luźno po boku. Oczywiście przy większych ciężarach możemy wykonać to ćwiczenie z paskami czy też specjalnymi hakami, ale raczej to dotyczy tylko wersji tego ćwiczenia, kiedy naprawdę zakładamy duże obciążenia. Jeżeli te obciążenia nie są za duże, polecam po prostu tutaj małpi chwyt. Kolejna sprawa to szerokość chwytu. Utarło się, że im szerzej chwycimy drążek, tym szersze będziemy mieli plecy. Nic bardziej mylnego i głupiego. Polecam chwycić drążek na nieco szerszą, że tak powiem, szerokość niż obręcz barkowa. To pozwoli na pracę w pełnym zakresie, a jeżeli chwycimy drążek za szeroko, to dużą pracę mięśniową przejmą nasze bicepsy, które tutaj będą zginały się w stawach łokciowych, czyli wykorzystamy ich główną funkcję. A my nie chcemy głównie pracować bicepsami, tylko my chcemy pracować funkcją przywodzenia ramienia i ściąganiem łopatek do dołu. Także małpi chwyt i oczywiście chwyt na nieco szerszą szerokość, mimo że to zabawnie brzmi, niż nasza obręcz barkowa. Także zaprezentujmy poprawną wersję tego ćwiczenia. Co warto dodać? Tutaj wkładamy sobie nogi pod takie podpórki, żeby czuć się stabilnie i postarajcie się przysunąć do maszyny, do wyciągu w taki sposób, żeby nasze ciało było dosłownie pod drążkiem, bo nie polecam tutaj ustawiać się za daleko, żeby się wychylać czy przeginać. My musimy być mniej więcej pod drążkiem. Dobra, chwytamy. Blokujemy swoje tutaj kolana, a raczej mięśnie czworogłowe uda. Czujemy się stabilnie, wyciągamy się do przodu i teraz co?
Przede wszystkim naszym zadaniem jest przyciągnąć drążek do klatki piersiowej, ale za pomocą mięśni najszerszych mięśni obłych, mięśni czworobocznych, czyli małpi chwyt, ściągnięcie drążka do dołu, dociągamy, 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 stop, wydech i wypuszczamy łopatki do góry. Naszym zadaniem jest znowu dociągnąć ramię do tułowia, wydech, wyciągamy łopatki do dołu. Zobaczcie, że ja nieznacznie się przechylam do tyłu, tak żeby tylko zrobić tutaj miejsce dla drążka, który wędruje tutaj pod moją brodę. Do góry, wdech, wyciągamy łopatki do góry, dociągamy ramiona do dołu. I teraz co ważne, zwróćcie uwagę, że moje przedramiona i nadgarstki są w jednej linii, bo częstym waszym błędem jest to, że my tutaj przeginamy te przedramiona do przodu, jeszcze bardziej je napinając, wyginamy nadgarstki. Nie, my mamy tu pracować w płaszczyźnie pionowej, tylko delikatnie odchylamy się tułowiem, żeby zrobić miejsce dla drążka, a naszym zadaniem jest przyciągnąć nasze łokcie do tułowia i ściągnąć łopatki do dołu. Także możecie inicjować ten ruch łopatką, którą chcecie opuścić do dołu i dopiero dociągać drążek, ale najlepiej byłoby zrobić to płynnie. Dobra, przedstawmy jeszcze raz prawidłową wersję. Małpi chwyt, wchodzimy, jesteśmy pod drążkiem i dociągamy tutaj łokcie przed siebie. Nie przesadzajmy z tym, żeby łokcie szły za nasz tułów. Delikatne odsunięcie się, tylko ściągnięcie łopatek. Także jakich błędów nie robimy? No nie możemy się tak odchylać, to jest błąd. Tutaj przeciążymy nieodpowiednio niestety nasz odcinek lędźwiowy. Kolejna sprawa, tutaj nie prostujemy przedramion do dołu. Tutaj wówczas jest to bardzo kontuzjogenne i zwiększamy pracę ramion, oczywiście tracąc napięcia w mięśniach grzbietu. Kolejna sprawa, róbcie to na czuciu mięśniowym, czyli bez żadnego szarpania. Co z tego, że nałożycie duży ciężar, jak zrobicie to w taki sposób, zobaczcie. Tutaj nie ma żadnego czucia mięśniowego. Łopatki do dołu, dociągamy ciężar. I do góry. Łopatki do dołu, dociągamy ciężar. Nie ma żadnego szarpania, słuchajcie, moi drodzy. Nie róbcie też takich chwytów wąskich, bo jest to nieodpowiednie w tym momencie. Nie przesadzajcie z szerokim chwytem. Musicie o tym pamiętać. W ogóle wyobraźcie sobie, że wasze ramiona i przedramiona to takie jakby doczepione chwyty, które mają za zadanie tylko i wyłącznie dociągnąć ciężar do waszego tułowia i nic więcej. Jeżeli my się za bardzo skupimy na naszych ramionach, wówczas głównie będziemy tutaj pracować. Musicie w głowie wyobrazić sobie i myśleć, że to pracują wasze plecy, a tu doczepiono wam martwe uchwyty, które jedynie mają dociągnąć ten ciężar do was. Pamiętajcie, że bardzo ważną funkcją mięśni najszerszych grzbietu jest przywodzenie, przyciąganie ramienia do tułowia, ale starajcie się to robić łopatkami w dół, a nie tylko zginając wpierw łokcie, bo większą pracę, jak już wcześniej wspomniałem, przejmą mięśnie dwugłowe ramienia. I na tym się skupcie. Mam nadzieję, że ten materiał wam pomógł i już będziecie wiedzieli, jak wykonać odpowiednio z dobrą techniką ściąganie drążka wyciągu górnego, który jest podstawowym, bardzo dobrym ćwiczeniem na mięśnie grzbietu, w szczególności dla osób, które jeszcze nie są w stanie się podciągać, bo przecież podciąganie jest to bardzo trudne ćwiczenie, więc jeżeli jesteście osobami początkującymi, no na pewno nie zaczynajcie z ćwiczeniami na drążku, gdzie się podciągacie, tylko próbujcie zacząć od odpowiedniej techniki na wyciągu górnym. Dajcie znać w komentarzach, jak czujecie to ćwiczenie, czy potrzebujecie kolejnych omówionych ruchów na mięśnie pleców, czy na inne partie mięśniowe. Pamiętajcie o grupie Do Celu z Pasją Team na Facebooku, gdzie wzajemnie się wspieramy i motywujemy, omawiamy ćwiczenia, i o sklepie Prozis, gdzie macie 10% zniżki na kod Do Celu z Pasją, pisany dużymi literami. Dziękuję za uwagę, dziękuję za ten materiał. Do Celu z Pasją. Cześć.